Muzeum utracone. Przywraca pamięć. Strażnikami tradycji poza muzeami i galeriami były w znakomitej części rody szlacheckie. Pomysł na film wziął się z tego, że za każdym z zaginionych obrazów stoi jakaś historia i stoją jacyś ludzie. A jak stoją ludzie, to stoją emocje i wydarzenia, które w bardzo szybki sposób mogą stać się bliskie każdemu z nas. To jest taki jeden z niewielu projektów, jak mówi i Poznań, i Kraków, i Gdańsk, przy którym przy Ministerstwie Kultury, przy naszej fundacji zaczynają współpracować ze sobą Muzeum Narodowe w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Zamek na Wawelu, z zarządem miasta. Te pokazy są w każdym mieście inne, również z powodu sugestii jakby tych miast, czego by oczekiwało od tego pokazu. Od 1937 roku zbiorami muzeum zarządzała księżna Maria Ludwika Czartoryska. I to ona właśnie w obliczu zbliżającej się wojny ukryła przed Niemcami najcenniejsze eksponaty. Wiosną 1939 roku w tajemnicy przewozi część skarbów do Warszawy. Po klęsce powstania w podartej sukience i boso pieszo dociera do swej rodziny w Podkowie Leśnej, a rezydencja na Kredytowej 12 zostaje wraz z cennym wyposażeniem doszczętnie spalona. Po raz trzeci już Pałac Prezydencki może gościć coś, co jest w naszej pamięci, coś, co z tej pamięci trochę ulatuje i na pewno gdzieś się znajdzie. Bez pamięci o tym, co działo się tutaj dawniej, nie będziemy w stanie zaprojektować mądrze, roztropnie i z wrażliwością przyszłości. Chcemy obudzić Państwa ciekawość i poprosić Państwa o pomoc w tym, czym zajmujemy się dzisiaj, odzyskiwaniem dzieł sztuki, które z Polski wyjechały. 156 milionów, tyle pieniędzy tak naprawdę trafiło na Fundusz Kultury dzięki Państwu. To Wy wszyscy, grając z nami, bawiąc się z nami, wspieracie tę kulturę, za co Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Jest rok 1800. Adam Jerzy Czartoryski kupuje w Italii dwa wielkie renesansowe dzieła. Damę z gronostajem Leonarda oraz portret młodzieńca Rafaela. Zbliża się koniec wojny. Amerykanie znajdują w domu Franka obrazy Leonarda i Rembrandta. Przekazują je Karolowi Estreicherowi. 30 kwietnia 1946 roku Estreicher przybywa do Polski w konwoju z odzyskanymi skarbami. Wśród odzyskanych brakuje jednak portretu młodzieńca Rafaela. To nie jest neutralna narracja, tylko odwołująca się także do emocji. Muzeum Utracone chyba jest takim właśnie jednym z możliwych przykładów, że nawet dzieła, których nie ma, przez zaanimowanie ich, przez opowiedzenie historii tych dzieł, przez zbliżenie tego detalu, mogą wciągnąć człowieka i właśnie go zaangażować. W 1943 roku dziewczyna z gołębiem w towarzystwie najwartościowszych dzieł kolekcji muzeum rozpoczyna wymuszoną podróż w głąb Rzeszy. Dwa lata później trafia w ręce Armii Czerwonej. Wiosną 2010 roku do Ministerstwa Kultury wpływa informacja o pojawieniu się zaginionego płótna w antykwariacie w Moskwie. Z znakomitej kolekcji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk około 200 obrazów sztuki Polski dotąd nie zostało odnalezionych. Może ktoś je kiedyś gdzieś zobaczy na jakiejś wystawie gdzieś w świecie i powie, że to jest coś z Polski, może to się uda odzyskać. Poznania nie mogło zabraknąć przy tym wydarzeniu, mając na uwadze, że Poznań ma bardzo bogatą historię i bardzo duży też wpływ na kulturę polską. W sumie Rosjanie spakowali 97 skrzyń z muzealiami. 17 z nich wyleciało 24 września 1945 roku samolotem Douglas 20. W przełomowym 1956 roku przeprowadzono rewindykację, której wynikiem był powrót części tych dzieł do Polski. Na zwrot pozostałych zabytków wciąż czekamy. Idea obejmuje coraz to nowe, najważniejsze kulturowo miasta w Polsce. Dzisiaj dołączył Gdańsk. Z tego się bardzo cieszymy. Gdańsk
był w samym sercu pożogi wojennej, stracił wiele dzieł. Ale chcemy dzisiaj powiedzieć całej Europie, że o nich pamiętamy. Z Polski zniknęło ponad 1 000 000 pojedynczych dzieł sztuki. Bardzo fajna animacja. Bardzo sugestywne. Historia też ciekawa. Zabawne, współczesne. Zatrudniono charakterystycznych aktorów do czytania tego. Szuka się nowej jakby formy. Takie prezentacje powinny być w szkołach pokazywane, to dzieci na pewno by szybciej chłonęły historię. Nie spodziewałyśmy się tego, że tyle dobra narodowego zostało zniszczone i ukradzione. Odzyskaliśmy bardzo cenny obraz Francesca Guardiego. Emocjonalnie do tego podchodzę. Cieszy taki sam moment, no po prostu takiego odnajdywania. To jest nasze dobro kulturowe, a kulturę trzeba bronić. Raz w roku jest taka noc, gdzie studenci mogą sobie pozwolić na zwiedzanie krakowskich muzeów. Pierwszy raz byłem na Wawelu i jestem pod dużym wrażeniem. Urok jest inny zamku za dnia, inny za nocy. Oby takich więcej imprez. Obraz Moneta od kilku lat znowu jest z nami. Ogromnie się z tego cieszymy, no bo to jednak jedyny obraz Moneta w Polsce. Cudownie, że do nas wrócił. No to jest szczęście, jak się je odzyska, dlatego że to daje szersze spojrzenie czy na twórczość artysty, czy na daną epokę. Najważniejsze wrażenia to są właśnie takie związane ze spokojem. Jeśli jest możliwość odkupienia ich, czy powiedzmy zwrócenia jako dar, to tu powinny być. Można zobaczyć, co było kiedyś, jakie to było piękne, jakie było inne. Każdy czuje coś więcej niż czuje się po prostu na co dzień na ulicy. Muzeum utracone przywraca pamięć.